Dzień dobry. Dziś dalej jestem sama w studiu, ale jak ptaszki śpiewają, pan dyrektor coraz bliżej naszego studia. Mam nadzieję, że wkrótce program poprowadzimy razem. Panie dyrektorze, serdecznie pozdrawiamy. Patrzę w nasz program, co też w MDK-u się dzieje. Oprócz tego, że oczywiście od rana do wieczora niemal gra nasze kino, to wiele innych propozycji również, bo i spektakle, i spotkania, i koncerty. W niedzielę komedia teatralna, To tylko botoks w gwiazdorskiej obsadzie, więc jeżeli nie mają Państwo pomysłu na niedzielne popołudnie, serdecznie zapraszamy do nas. Dwa spektakle, jeden o 15.30, drugi o 18.30, oczywiście w naszej sali widowiskowej. A w przyszłym tygodniu niezwykle ważne dla nas wydarzenie. 9. Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego, którego jesteśmy gospodarzem. Przyjadą do nas animatorzy, twórcy kultury z całego regionu, z całego województwa łódzkiego. To będzie niezwykłe dla nas też doświadczenie, wymiana inspirująca, wymiana doświadczeń, wymiana pomysłów, rozmów, a przede wszystkim integracja ludzi kultury. Cieszymy się bardzo i czekamy z otwartymi ramionami na naszych gości. Paweł Zagaj, Michał Wasiluk, Jola Dąbrowska. Dzień dobry. Zaglądamy do naszej galerii, którą opiekuje się Karolina Mysłek-Studniarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo tam wiele się dzieje. Ostatnio cały czas ciekawe wystawy, ale przez ostatnie miesiące prezentowaliśmy bardzo zdolnych radomszczan w różnym wieku, którzy swoje początki ze sztuką w wielu przypadkach zaczynali właśnie w Miejskim Domu Kultury. Tak, rzeczywiście ostatnio prezentowane prace to były prace Niki Kuliś, Krzysztofa Witkowskiego, Oli Bociańskiej, Renaty Wolskiej, a obecnie mamy wystawę Ewy Margas-Cyganek. I wszystkich ich właściwie łączy Miejski Dom Kultury, ale szczególnie tutaj czy Renatę Wolską, czy Olę Bociańską, właśnie Klub Plastyka. Klub Plastyka i wystawę instruktora Klubu Plastyka pani Ewy Margas-Cyganek, tak jak powiedziałaś, możemy oglądać w galerii. Co to są za prace, powiedzmy? Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to bardzo zapraszamy do nas. Są to prace, które pokazują człowieka, relacje człowieka, relacje międzyludzkie, emocje, ale też pokazują delikatność, kobiecość, relacje gry światła z cieniem. Bardzo serdecznie polecam. Wcześniej prezentowane były prace pani Oli Bociańskiej, właśnie też wychowanki Klubu Plastyka, dobrze mówię? Dokładnie tak. Wychowanka Ewy Margas-Cyganek. Tak, i to bardzo cieszy, że na wernisażach artystów związanych z Radomskiem jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Tak, bardzo to cieszy, szczególnie ostatnio. Widać, że radomszczanie wspierają naszych artystów. Te wystawy są zupełnie inne. Czy Oli, czy pana Witkowskiego, czy pani Ewy Margas-Cyganek, to są kompletnie chyba inne światy, choć wyrastające z tego samego jądra. Tak, różnią się. Oczywiście artyści są różni, dlatego też te wystawy są inne. Tak jak powiedziałam, wystawa Ewy jest bardziej kobieca. Krzysztofa była taka bardzo ekspresyjna. Oli natomiast to był taki komentarz młodej osoby odnoszący się do współczesności, do relacji człowieka z technologią. Tu mieliśmy ferię barw takich fluorescencyjnych, neonowych. U Ewy jest spokojniej, jest ta wystawa bardziej taka wyciszona. To malarstwo jest inne. U Krzysztofa znowu była w ogóle zupełnie inna faktura, inaczej kładł farbę. Także każdy artysta pokazuje siebie, swoją duszę. Ale obok tych artystów, którzy już jakiś dorobek mają na swoim koncie, wpadły nam też w międzyczasie Smoki z Ekonomika. Tak, Smoki z Ekonomika. Troszeczkę inna wystawa, taki przerywnik między tymi świetnymi młodymi artystami, ale też to byli świetni młodzi ludzie, którzy pokazali takie swoje początki. Była to wystawa grupowa, czyli jakby nie trzymaliśmy się konkretnie jednego tematu. Smoki to był taka przenośnia, można powiedzieć, do tych prac. Także
pokazali też, że potrafią, są zdolni i mam nadzieję, że będą się rozwijać, tworzyć i nie poprzestaną na tym, co pokazali. A przed nami bardzo, bardzo duże wydarzenie i artysta szczególny, szczególnie dla Radomska. Na początku maja coś się wydarzy w galerii. Zdradźmy jeszcze, pewnie o szczegółach będziemy mówiły za jakiś czas, ale zdradźmy na dziś, co też szykujemy w naszej galerii. Dokładnie 8 maja obchodzimy imieniny Stanisława. Także może tak zacznę. A dokładnie pana Stanisława Imienińskiego, naszego wielkiego mistrza malarstwa, radomszczanina, który też tego dnia obchodzi zresztą urodziny. Nie ma go już wśród nas oczywiście, ale w sercach wielu radomszczan pozostały jego prace i część z nich będzie można właśnie u nas zobaczyć. Tak, także nie trzymamy się też konkretnie tematu, chcielibyśmy pokazać taki przekrój prac pana Stanisława Imienińskiego. To będzie spotkanie i miłośników sztuki pana Stanisława, ale chyba też jego przyjaciół, osób, którym przyjaciół, był bliski. Rodziny. Rodziny, oczywiście rodziny. No chyba wyjątkowe spotkanie szykuje się nam na początku tego maja. Tak, ja mam taką nadzieję, że to spotkanie będzie wyjątkowe, że znowu radomszczanie dopiszą licznie i będziemy razem te imieniny, urodziny świętować, tym, że zrobimy to 2 dni później, dokładnie 10 maja o godzinie 17. Serdecznie Państwa do nas zapraszamy, a gościem programu Kultura ma głos była Karolina Mysłek-Studniarczyk. Dziękuję. Nie ma z nami Marty, ale jest Magda Blada i zaglądamy razem do Kina Pasja, bo całkiem bogaty repertuar przed nami. Patrzę, latanie dla początkujących. Lubisz latać, Magda, samolotem? Dzień dobry Państwu. Lubię latać, nie mam lęku przed lataniem samolotem. A bohaterowie tego filmu? Bohaterowie owszem mają i proszę Państwa, latanie dla początkujących to była terapia dla osób, które boją się latać samolotem. I tak pokrótce powiem, że w wyniku awarii samolotu grupa nieznajomych zmagających się ze strachem przed lataniem zostaje uwięziona na zaśnieżonej Islandii i tam zaczynają się ich przygody. Wspomnę, że w ten weekend, który zaczyna się już w piątek 19 kwietnia, mamy 4 premiery w kinie Pasja. 4 wymieńmy, co to będzie? Pierwszy, latanie dla początkujących. Drugi to podróż do krainy jutra. Same podróże nam się trafiły. Tak jest, tylko że o ile w lataniu dla początkujących podróż dorosłych, o tyle w podróży do krainy jutra, to jest to film, można powiedzieć, że familijny. Bohaterem jest 10-letni Ricky, który dziwnym trafem dostaje się do krainy jutra, czyli alternatywnej rzeczywistości. Trzecia premiera, czyli Przysięga Ireny. Bohaterem jest Irena Gut, która w czasie II wojny światowej postanawia uratować polskich Żydów. Czwarta premiera jest to coś dla miłośników Amy Winehouse, bowiem jest to biografia Back to Black, historia Amy Winehouse. No niezwykle barwna postać, tak, wielki muzyk, wielki artysta, który no życie chyba zbyt wcześnie się skończyło. I co by było, gdyby była dalej z nami? Tak, zdecydowanie za wcześnie, a film przedstawia historię artystki od jej lat młodzieńczych w Londynie po drogę do światowej sławy. Oczywiście mała pasja w niedzielę. Tak, jest mała pasja i jest Toru Superlis. Toru to wnuk Superlisicy, który chce pójść w ślady babci i gdy tylko pojawia się jakiś problem, to przywdziewa opaskę superbohatera i pojawia się tam, gdzie jest potrzebny. I warsztaty będą chyba też tak tradycyjnie w niedzielę. Tym razem poprowadzi je Marta, tak, z tego co widzę. Będą warsztaty, rodzinne warsztaty plastyczne, poprowadzi je Marta Renik. Warsztaty tylko 5 zł za udział dziecka. Pożegnamy się wspólnie z Amy Winehouse, bo zwiastun tego filmu, którego jest bohaterką na koniec programu. I drodzy Państwo, za tydzień tradycyjnie słyszymy się w programie Kultura ma głos. I want people to hear my voice.
no, no, no. And just forget their troubles for 5 minutes. Do you know what girl power means to me? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. You need to know this. I ain't no Spice Girl. From primary school. No, no, no. To sell out concerts. It's gonna happen one of these days. Voice like yours. No, no, got to. What is one of the best I've ever heard? That's my daughter. That's my Amy. I met someone tonight. Stay lucky, Amy. Got an eye for the bad boys. The album's number one around the world. The highest charting album from a British female artist in the US ever. I don't think I was put on this earth just to sing. I want to be a wife. I want to be a mum. Probably run off with someone famous anyway. You're my heartbeat, you're my soul, I love you. My tears dry. I don't bang out 10 hits by lunch, I need to live my songs. So that's what I'm gonna go and do. Ready? We only sing goodbye when once I die. I don't write songs to be famous. You go. I write songs because I've got to make something good out of something bad.